Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, jesteśmy w depozytorium albo w Ignadonie i dzisiaj chciałabym przejrzeć komnaty, które znajdują się tutaj na górze. Umiemy już hakować na wyższym poziomie umiejętności, więc spróbujemy wykorzystać to przy sejfach. Zobaczymy w ogóle też, jak to działa, to hakowanie, bo widzę, że wygląda podobnie, a nie mogłam wcześniej hakować w ten sposób. Zróbmy tak, 6, 9, coś mniejszego na przykład 3 i większego na przykład 4. Nic nie pasuje, cudownie. A ja się tutaj napracowałam, może 7. Chociaż nie, 7 to nie będzie. Może bardziej coś właśnie w stylu 9. A nie, bo to musi być ten, dobra. To zróbmy tak. Dobra, może nie 5. Zróbmy 3. 5. 1. 9 na przykład. Nic z tych rzeczy. Dobra, próbujemy dalej. 7. Chociaż może nie, zróbmy tak. 8. Chociaż nie, nie może być 8. To może inaczej, zróbmy 0, 5, 2, 7. 7 weszło, cudownie. To wiemy, że 7 jest na końcu. To może 2, 4, chociaż nie. 2, 7. Okej, nie może być drugie 7. 8 może zróbmy i zróbmy na przykład 5. Nie, ale wiemy, że 7 jest na końcu. Tragedia po prostu. Taki głupi kod. Okej, 07 weszło. Dobra, to może wypróbujmy coś w stylu 3 i na przykład 8. Nie. 0, nie może być 0. 1, okej, 1 już było. To może 4 i 5. 4 weszło, okej. Coś większego od 4. 7, nie może być 7. 5 nie może być. 6. Cudownie. Gotowe. Mamy kosztowności. Zapaczkowana porcja eleksu. Dobra, mamy. Cudownie. Biegniemy więc do kolejnego sejfu. Jeszcze dzisiaj pójdziemy do Ateris, jeżeli dobrze pójdzie. I tam też będziemy czegoś szukać. Witam, sejf. O matko, znowu mamy te bugi na ekranie. Cudownie po prostu. Hakujemy. Dobra, to może tak, zróbmy 3, 2, 5, 0. 2 i 0 weszło. Coś większego. To może 5 i 8. Nie. 9 i 7. Nie. 2 i 0 mamy. 4, 3, nie. Nie udało się. Dobra, jeszcze raz. Ważne, żeby 2 i 0 wbić. 9, 2, 4, 0. 8, 2, 6, 0. 6 weszło, 2, 6, 0. To może 7. Pięknie. Gotowe. Bierzemy wszystko. Trzecia paczuszka. Jeszcze na... chyba wyżej jeszcze mogą być jakieś sejfy. Tu mamy sejf, ale już jest pusty, bo to był pokój oczywiście z Kibora. Więc nam to już niewiele da. Tutaj na pewno nic nie znajdę.
Okej, wyżej się już nie da wejść, ale jeszcze były pomieszczenia niżej chyba. Po drugiej stronie. A konkretniej... Nie, guzik prawda. Chyba, że tu gdzieś jest jakiś safe. Albo tutaj na przykład safe. O, tu jest jeszcze jakaś komnata, no właśnie. Ale tutaj właśnie chyba nie było safe'u. Tutaj nie. I tutaj też nie było. Dobra, to tutaj mamy już oba dane. Potrzebujemy jeszcze dwa pakunki znaleźć z Alexem. To gdzie by tutaj jeszcze poszukać? Sama w sumie nie wiem. Tutaj może się jeszcze przebiegnę gdzieś. Szkoda, że sejfów mi nie zaznacza na przykład na mapie, bo to by było na pewno dosyć przyjemne. No tutaj to mi niewiele to da. Na górę raczej bez sensu wchodzić. Może być coś jeszcze w tej głównej siedzibie, chociaż w to akurat osobiście wątpię. Tam, gdzie był silos, chyba też nic już nie było. I teraz tak, rozejrzyjmy się tutaj. Jest Alexit. Są tu jakieś kwatery jeszcze. Kowadło. Prasa do pocisków. Dobra, no nic tutaj raczej. Żadnych sejfów. To może na górze jakiś sejf? Chociaż wiadomo, tam siedzi Alexator, więc wątpię, że coś znajdziemy. Tu jest tylko skrzynia, ale my potrzebujemy sejfy obrabiać stricte, a nie skrzynki. Chociaż co ciekawe, pokazuje mi go, zaznacza mi go, nie wiem dlaczego. Ach, bo mogę zdradzić tego Braxa. Ale nie mam zamiaru tego robić akurat. Dobra, no i tutaj nic nie było. To co? Jeszcze musimy poszukać po drugiej stronie, tylko że tam już miałam wrażenie, że byłam wszędzie. Nie wiem, jeszcze tu się przejdę, tak na wszelki wypadek. Tutaj był nasz przyjaciel, który nie chciał nas uczyć. To nie byłeś ty. To byłeś ty. Nie teraz. Kel w ogóle nie chce ze mną gadać. Cudownie. Ale tutaj też nie było żadnego sejfu. Tylko paliwo tu zostawiłam, ale... Chwilowo to się do niego nawet nie dostanę. I tutaj już nie ma żadnych kwater mieszkalnych. No, poprzysięgłabym sobie, że byłam wszędzie, ale najwidoczniej nie byłam wszędzie. Bo jeszcze mamy całe... To miejsce na dole do zbadania. W poszukiwaniu sejfów. No to musimy jeszcze raz to sprawdzić. Tutaj co było? Proszę, tu jest sejf. Hakujemy. Dobra, zróbmy tak. 3, 2, nie może być 2. 5, 2, 0. Nic nie weszło. To weźmy coś większego. 8. Nie, nie może tak być. 7, 8, 5, 4. Nie może być 4. 3. Nic z tych rzeczy. 5. 6. 4. Nie może być 4. 3. 2. Nie. 1. Nie będzie 5. 3. Też nie może tak być. A może zróbmy, że zróbmy 0.
4 nie może być. Nie może być, to 3. 1. Nie, inaczej. 4 nie może być, 5. 5 już było, nie działało. 6. 8 nie może być. Inaczej. 7. 3. 1. 0, 7 i 1 weszły. Hakuj. 0, 7 i 1 weszły. 0, 7, 5, 1, 2, 1, 6, 1. Pięknie. Gotowe. Mamy. Okej, udało się znaleźć kolejną paczkę. Mamy też nagranie. Mroczny Eleks podano pierwszym obiektom testowym. Zaczęliśmy od małych dawek. Reakcje na wstępnych etapach były raczej znikome. Po zwiększeniu porcji wystąpiły oznaki agresji i braku zahamowań. Wyniki wcześniejszych testów związanych z ewolucją ludzkiego ciała są niewystarczające. Raport z testów, projekt 8N5, badanie zmian osobowości, albowi podano znacznej ilości mrocznego Eleksu. Raport z testów, utrata funkcji motorycznych, afazja, wysoki poziom agresji. Analiza aktywności mózgu, nie można oszacować aktywności lewej półkuli mózgu. Podsumowanie, zbyt duża dawka mrocznego Eleksu początkowo powoduje uszkodzenie pnia mózgu, które szybko rozprzestrzenia się na cały mózg. No a nas użarło to gówno, nie? Dobra, tutaj mieliśmy w takim razie podwójne, tak jakby pomieszczenie. I to był ten budynek. Wejdźmy jeszcze tutaj. Szukamy sejfu. Tutaj nie ma sejfu, tam byłam już. Dobra. To w takim razie mamy jeszcze tutaj miejsca do przeszukania. Jeszcze raz, ponownie. Może od tego budynku bym zaczęła, chociaż już tutaj wydaje mi się, że byłam. Też pan strażnik tutaj wchodzi. Tak, i się pluje. Tu już byłam. Już wychodzę. Nie będę powtarzał decyzji. Ej, nie gadaliśmy chyba jeszcze. Czego chcesz? Rozglądam się tylko. Jesteś jednym z nas. Powinieneś tu na siebie uważać. Pełno tutaj miejsc, do których nie wolno ci wchodzić. Spostrzegawczy z ciebie gość. Wyglądasz jak Zari w ogóle. Należysz do straży? Tak. A ty coś za jeden? Nazywam się Jax. Zaraz. Ten Jax? Ten, który pokonał hybrydy? Dokładnie. Nie miał. A to ciekawe. Nie wiedziałem, że wróciłeś. Poznałem cię osobiście. Któż by przypuszczał? Niestety, nie mogę teraz rozmawiać. Podejdź, jak skończę wartę. Dobra, to się tam... Tam sobie siedź. Tutaj z tyłu nic już nie było. Tu jeszcze może coś być. Chociaż tutaj chyba była... Tak, bo tu mnie lali, nie? Kto mnie leje? Ale wiecie co? Ja spróbuję tu wejść. Okej, tu nic nie ma kompletnie. Nie ma sejfu, więc... Nic mi po tym w sumie. Tu jeszcze mogę wejść. Ale czy tu gdzieś jakiś safe? Bardzo w to wątpię. Nic z tych rzeczy. Jeśli coś zginie, zauważę. Ty kurde. Gdzie ten safe ostatni jest? Też niczego nie ma.
Boże, jaki bezsens, nie? I tuż się kręcę tak naprawdę przy wejściu do tego. Tutaj też żadnego sejfu. O Jezu. Handla szczęści zamiennych. On też nie ma sejfu. Interesujące. Tu też brak jakiegokolwiek sejfu. To wygląda, jakbym tu już była. Właśnie miałam się pytać, czy myślicie, że się skapnie, ale chyba jednak tak. O Jezu, mam wrażenie, że biegam teraz w kółko totalnie, nie? A może tam, gdzie Nyra była? Tu jest szkoła. Nie posuwajcie się za daleko. Pamiętajcie o ćwiczeniach. Emocje są niebezpieczne. Osiągnijcie harmonię. No i cudownie. Gdzie jest ten ostatni safe niby? Tu jeszcze są jakieś komnaty, można się rozejrzeć. Tu są nawet rzeczy, których jeszcze nie zebrałam. Hej, stary! Odpalisz biednej E9-ce z pół racji? Zostaw mnie w spokoju. Dobra, łapię. Dobra, idź sobie, gościu. Wyłam trudny zamek. Nie umiem wyłamywać trudnych zamków. Ach, tu jest Nyra, dobra. Ej, no ale poważnie. Nie zostało mi już wiele miejsc do przeszukania. Ja jestem w dupie z ostatnim sejfem. I nie wiem trochę co teraz. Tu już byłam. Może tutaj coś jeszcze? Nie, to się już kręcę w kółko. Wiecie co, dajcie mi chwilę. Dobra, mówiąc wprost, solucja nie mówi kompletnie niczego na temat sejfów. Musimy się tylko po prostu kierować po żółtym obszarze i to jest wszystko. Tu jest jeszcze jakieś miejsce, którego nie kojarzę za Chiny Ludowe. Ale tutaj raczej nie będzie sejfu. Okej, cudownie. Wszystko czaje. I w ogóle, no nie, nie gubię się ani trochę. Dobra, chodźmy w takim razie po żółtym obszarze. No tutaj to raczej nie będzie w tym miejscu. Tu jest strażnik. Tylko, że tutaj nie ma nigdzie sejfu. Co jak co, ale tutaj to akurat naprawdę wyjątkowo nie ma sejfu. Tu jest jakiś budynek, do którego wydaje mi się, że powinnam móc wejść. Tylko, że z tej strony. To wygląda jak miejsce, gdzie mógłby być safe. No ale tutaj nie ma. Ranga? Cofnąć się. Do szeregu jak wszyscy, bez wyjątku.
Cudownie. No i nie wiem teraz już nic. Hej, Jax! Czekaj! Tak? Trochę sobie myślałem. Musimy zamienić słowo. Ale nie tutaj. O co chodzi? Mam pewien problem. Wydaje mi się, że tylko ty zdołasz mi pomóc. Dlaczego tak sądzisz? Raz już złamałeś dyrektywę, a wciąż jesteś w jednym kawałku. Potrzebuję wsparcia kogoś z doświadczeniem w tej sprawie. Chcesz złamać dyrektywę? Ciii, nie tak głośno. Chodź ze mną. Pomówimy gdzieś bez świadków. Dobra, weź poczekaj sekundę. Poczekasz? Czekasz? Nie czekasz. No to nie mogę wejść, dobra. Zawróć! Natychmiast! Już wychodzę, już. Dobra, czyli chyba będziemy gadać tutaj. Zobaczymy, co gościu chce ode mnie. No, to wyjaw mi ten twój sekret. Zanim powiem coś za dużo, muszę spytać. Co sądzisz o tych nowych zasadach? O których konkretnie? Twoim zdaniem to właściwe, by przyznawać ludziom wyznaczoną dawkę eleksu? Jedni dostają mniej, inni więcej, ale wszyscy zażywają go tyle, ile dostaną. Każdy powinien móc decydować o tym, ile eleksu zażyje. Czyli według ciebie? Którzy pracują lepiej po mniejszych dawkach eleksu? Tak. Sądzę... Dobra, zdradzę ci coś. Ale nikomu tego nie powtarzaj, jasne? Przyrzekniesz mi? Przyrzekam. W porządku. Przestałem brać eleks. Tylko tyle? I o to robisz takie wielkie zamieszanie? Czy ty zdajesz sobie sprawę z powagi tej decyzji? Mogą skazać mnie za to na śmierć. Jeśli odkryją, że nie przyjmowałem swojej porcji E6, to nie wiem, co mi zrobią. Dlaczego mi o tym mówisz? Miałem nadzieję, że zrozumiesz mój problem i pomożesz mi go rozwiązać. Czego dokładnie ode mnie oczekujesz? Dopóki pełniłem służbę w terenie, zawsze udawało mi się gdzieś wyrzucić przydział. Ale od kiedy wcielono mnie do Straży Miejskiej, musiałem trzymać eleks w kufrze. Zbliża się inspekcja, a ja nie zdołam się go do tej pory pozbyć. Co do twojego przydziału eleksu, pomogę ci się go pozbyć. Dziękuję. Naprawdę nie widziałem już innego sposobu. Weź ten klucz. Otworzysz nim mój kufer w koszarach. Tam znajdziesz eleks. Dlaczego przestałeś go brać? Kiedy w życie weszła nowa dyrektywa, dostałem dużo mniejszy przydział eleksu niż za czasów hybrydy. Bałem się. Byłem wręcz przerażony. Czułem się zagubiony. Zacząłem kwestionować wszystko, co o sobie wiedziałem. A potem kolejne tygodnie przyniosły pozytywne rezultaty. Ze strachu dokonałem słusznych wyborów. Aż przyszedł moment, gdy uświadomiłem sobie, co się dzieje. Właściwe postępowanie sprawiło mi radość. Emocje przypominają system nagród. Zachowuj się jak trzeba, to będzie ci dobrze. Wkrótce uzależniłem się od dobrych, rozsądnych decyzji. Nie chcę już brać eleksu. To on czynił mnie słabym, obniżał moją skuteczność. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Czy jest coś, o czym muszę pamiętać? Po prostu nie daj się nikomu przyłapać na grzebaniu w kufrze. W tym także mnie. Jestem strażnikiem. Jeśli zobaczę, co robisz i cię nie powstrzymam, podpiszę na siebie wyrok. I jeszcze jedno. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale za kilka dni odbędzie się inspekcja. Jeżeli eleks nie zniknie do tego czasu,
Będę skończony. Musisz się więc śpieszyć. Powinienem już wracać, zanim ktoś się zorientuje, że mnie nie ma. Bardzo liczę na twoją pomoc. Dobra, w porządku. Nawet bym się tym zajęła, powiem szczerze, już teraz. Materiał edukacyjny? Nie. Tajemnica Garaka. No to jest właśnie tutaj w koszarach, gdzie się pluł na mnie strażnik. Ale najsampierw... Potrzebuję się gdzieś przespać, żeby móc tam wejść. Bo tam właśnie siedzi i pilnuje ten debil tego wszystkiego. Okej, tylko gdzie tu jakieś łóżko znaleźć teraz? Może tutaj. Prześpimy się do północy. Nie znalazłam jeszcze ostatniego sejfu i bardzo mnie to w sumie niepokoi. Co znowu? Jax, przestań gadać sam ze sobą, co? To dziwne jest, chłopie. Dobra. Cudownie. Strażnicy idą spać. To my się przekradniemy teraz. Dlaczego się skradasz? O, cześć, witam. Radzę ci o... Słuszna decyzja. Kurna, chłop tu jest, nie? Ej, tam na górę jeszcze można wejść. A co jeżeli tam są jeszcze te? A ty się stąd pójdziesz? Teraz nie mam dla ciebie czasu. Chciałabym. Wiecie co, bo ja chcę czegoś spróbować. Czy tu jest jakiś safe? Na górze jest jakiś safe? Nie ma. Seriously? Typie. Dobra. Musimy poczekać, aż chłop sobie stąd pójdzie. Chyba się udało. Tutaj okradłam już wszystkie skrzynki. Ej, a może to mi też otworzy? Kryształ. Tajemnice Garaka. No tutaj już wszystko pootwierałam, pozabierałam. Tu już nie było żadnego sejfu. Z tego co kojarzę. Co to za zachowanie? Przestań w tej chwili. Już sobie idę. Radzę ci odejść. Coś w tej głowie. Dobra. Przynajmniej to mamy zrobione. Ale to nie jest jeszcze wszystko, co chciałabym zrobić. Weźmy sobie, ustawmy to zadanie. Alex dla zbieraczy. No jestem w samym apogeum tego i nie mogę znaleźć tego, co trzeba. To jest tak frustrujące. E3. Dobrze. Może być w tej skrzyni równie dobrze coś jeszcze. Dobra, może uda nam się to wyłamać. Dobra, Jax, czaję. Spróbujemy tak. Dobra, nie tak. Chyba mnie leją. Ale ja muszę się dowiedzieć, czy tu jest Alex. Nie ma. Właśnie umieram. Dobra, ale przynajmniej wiem, że tam nic nie ma, nie? Trochę biednie wyszło. Natomiast to było dosyć istotne. Tak, stopień E10. Dziecko. Dobra, bo to też był, wiadomo, obszar zadania, więc wolałam się upewnić.
Ej, a co jeżeli na faktycznie wyższych poziomach coś jest? To znaczy, safe może być gdzieś indziej. Na przykład, nie wiem, na dachu. Nie no, nie wiem. Raczej wątpię. Tu byłam, no nic nie było. Jezu, jakie to jest męczące kręcić się w kółko, wiecie? A tutaj? Ej, tu nas jeszcze nie było. Laboranci. Naukowiec. To też jest obszar w sumie tego. Zadania jeszcze. Jest safe. Myślicie? Spróbujemy. A, tylko potrzebujemy do tego kodu, nie da się go zhakować. Tu jest jakiś gościu, Askill. O, moment. Podmiot 54, dzień 39, pierwsze podanie nowego eleksu. W wyniku badania dodatkowych porcji eleksu mutacja postępuje o wiele szybciej. Zaobserwowane zmiany w skórze podmiotu zrobiła się cieńsza i podatna na naderwania. Wstępny raport, pierwsza warstwa skóry podmiotu 54 uległa rozdarciu. Kolejne, coraz cieńsze warstwy spotkały to samo. Zaczynają być coraz lepiej widoczne pierwsze organy wewnętrzne. Dzień 43. Podmiot staje się bardziej agresywny. Podano środek nasenny, wynik ujemny. Nakazano silniejsze skrępowanie podmiotu 54. W trakcie krępowania podmiotu doszło do wypadku. Ugryzienie na dłoniach i prawym ramieniu. Rany natychmiast opatrzono. No ja nie mogę go zhakować. Potrzebujemy kod znaleźć. To warto się rozejrzeć. Coś tu mogłam zabrać, albo i nie. Dobra, potrzebujemy kartki z kodem. Kolejne zapisy badawcze. Podmiot 32, dzień 8, wstrzymano podanie eleksu. Podmiot 39 stale znajduje się w stanie poddenerwowania. Dochodzi do przypadków samookaleczania. Dzień 9, podmiot otrzymuje niewielkie dawki mrocznego eleksu co 10 godzin celem jego uspokojenia. Niepodanie eleksu lub podanie zbyt dużych dawek może doprowadzić do niekontrolowanych ataków i samookaleczenia. Dzień 11. Podmiot otrzymał zbyt dużą dawkę i stracił nad sobą panowanie. Podmiot zaakceptował jednego z naszych asystentów. Skrępowanie go było niemożliwe. Podmiot musiał zostać zlikwidowany. Szukam jakiejś notki z kodem. Powinna tu być. Kolejne zapiski były widoczne. Ej, co ty wyprawiasz? Tylko się rozglądam. Właśnie widzę. Lepiej uważaj. I niczego nie dotykaj. No dobrze, Kora. Naukowiec, tutaj coś jest, zapisy badawcze kolejne. Gościu, przesuniesz się, dzięki. Puchar. Tu też jest safe. Tylko, że wszyscy tutaj siedzą, a może tutaj ludzi nie ma rano. Weźmy, nie wiem, spróbujmy się przespać do rana. Wszyscy tutaj są. Jak się będę chciała dostać do tego sejfu. Ale ten mogę zhakować. Dobra, spróbujmy. 5, 2, 6, 4, 1, 2, 0, 6 weszło. 9, 7, 6. 4, 5. Nie. 7,
6, nie. 5, 6, 4, nie. 1, nie. 2. Weszło. Mam paczkę. Czy wy to widzicie, co się dzieje? No właśnie. Ale jest tutaj paczka. Fajnie, że już nie pamiętam kodu, nie? O tak, ty sobie stąd idziesz. Cudownie. Tylko, że ja zapomniałam już kodu. Ja pierdzielę, dobra, jeszcze raz. Co to za zachowanie? Przestań w tej chwili. Się patrzy na mnie. Wiemy, że to 6 tam jest, nie? Dobra, 8 nie może być. 7, 5, 6, 4, nie, 2. Bierzemy wszystko. Udało mi się. Cudownie. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Dobra, lecimy do zleceniodawcy. To samo spotka mnie. Dobra, pięknie, bo już się martwiłam, że nam się to nie uda. Jeżeli chodzi o nasze zadania w dzienniku, to w ogóle mi się wydaje, że już nie mamy żadnych zadań jako takich. Hej, stary! Odpalisz biednej... Ja ci zaraz... W sumie masz. Proszę, weź to. Bardzo ci dziękuję. Gdy przyznają mi wyższy poziom, nie zapomnę, że mi pomogłeś. Okej, Lokew to zapamięta, dobra. Niech będzie. Mam Eleks, o który prosiłeś. Świetna robota. Doskonale się spisałeś w roli mojego zastępcy. Chyba nie muszę ci mówić, że wszystko powinno zostać między nami. Zwłaszcza teraz, kiedy jako albowie zmieniamy nasze podejście do życia, tym bardziej powinniśmy trzymać się razem. Mhm. Dlatego też nadeszła teraz odpowiednia pora, bym cię jakoś wsparł. Stałeś się bardziej ludzki i nie uszło to mojej uwadze. Trochę Eleksu na pewno by ci pomogło. Proszę, zasłużyłeś. Dzięki wielkie. I co, i mamy zadanie wykonane. Sprawdźmy dziennik. Zawody, gosty, wyeliminuj, materiał. Dobra, no na razie widzę, że nie zrobimy za wiele więcej. Jeszcze możemy się udać do banitów, do krateru. I pobiegamy też tam. Sprawdzimy, czy nie ma tam jeszcze jakiegoś zadania dla nas. Chociaż mi się wydaje, że już raczej nie ma. Okej, strażnicy. Dobra, no pobiegajmy. Może na kogoś jeszcze wpadnę. Może jakieś zadanie jeszcze zgarnę. Tutaj była ta dzielnica handlarzy. Tu jest Vicky, już jej pomogliśmy. Tamta nic nie chciała. Tutaj w sumie po tej stronie to tak nie za bardzo. Bardziej po tej drugiej stronie krateru bym czegoś szukała. Przejdziemy się w tę stronę. I zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma do zrobienia. Nie będę wysłuchiwał tych pierdół. Okej, zwykli banici, nic interesującego. Tu jest Baxter. Będę ci... Baxter już nic ode mnie nie chce. Tam jest jakaś mała osada. Rzeczy, które do nikogo kompletnie nie należą. Cudownie. Będą już teraz moje. No, tam nawet jakiś napój widzę chyba eleksowy. No. Nie, to akurat eliksir uzdrawiający tylko. Ulepszanie broni. Musimy się w ogóle nauczyć więcej rzeczy, ale mam mało punktów w sumie. Jest paliwo. Mała kasetka. Smażony drób. Samochód. Mam też teraz trochę syfu do sprzedania. Zauza, mogę wyjść. Okej, to było dziwne. Dobra, udało nam się kolejne paliwo zdobyć. Powinnam je do palnika sobie wsadzić. Tutaj są podtopione elementy. Ale możemy może tutaj coś fajnego zebrać.
W ogóle przydałoby się pójść jakąś broń dystansową, jakiś karabin plazmowy albo coś, bo w sumie aktualnie to biegam bez niczego, nie? To taka troszeczkę bieda jest. Dawaj, Jax. Dawaj, tylko się nie utop. Prosiłam, żeby się nie utopił. Dobra. Cudownie. Tutaj nie będę już grzebać więcej. Tu jest trochę eleksu w czystej formie. To niech będzie. Tam też coś leży. A to niech se leży. Dobra, połazimy po obrzeżach, bo wydaje mi się, że to teraz lepsza sprawa. Szczególnie, że tutaj są tereny, gdzie na pewno no, nie chodziliśmy wcześniej. Coś tu może fajnego znajdziemy. Może jakieś ludzi. Tu byłam w tej chacie. Tutaj akurat mieliśmy ten wątek od Albów. Jak widzicie, nie zbieram wszystkiego, bo życie mnie nauczyło, że w tej grze się nie opłaca wszystkiego zbierać. Będzie taki moment, że będziemy mieli tyle pieniędzy, że po prostu się to nie opłaca. Najbardziej to wiadomo, na paliwie nam zależy. Tutaj żeśmy właśnie bili tych gnoi. Tutaj ktoś jest, jakiś zwykły banita. Haha, zdążyłam to zabrać. Cudownie. Cokolwiek knujesz, widzę cię. Mhm, co kombinujesz? Gościu, jesteś żałosny. Tu jest ktoś, kto może mnie uczyć. Zaznaczony. Kim ty jesteś? Einar. Ach, cześć! Czyli jednak poszedłeś do tych banitów. Dobra, cudownie. To wiemy, że jest na obrzeżach. Słuchaj, musimy porozmawiać. Czyżby? Chodzi o... No, widzisz... Zmierzasz do czegoś? Czas mnie goni. Daj mi sekundkę. Zbieram myśli. W porządku. Otóż podobno zabiłeś Vipera. To żadna tajemnica, że byłem mu winien jedną dolę. Zanim więc zrobisz mi kolejną dziurę w dupie, lepiej to weź. Więcej nie mam. Przyjmij w ramach podziękowania. Za co? Chodzi o tę naszą sprawę na skraju krateru. Zachowałem się jak kompletny kretyn. Dopiero zaczynałem. Bez urazy, dobra? Jest git? Ja nawet nie wiem, kim ty jesteś, nie, wiesz? Nie, zrobię co. Okej, tu jest ta arenka taka jakby. Hej, no to my chyba żeśmy cały krater obleźliśmy. Nic tutaj już nie ma. Przynajmniej ja o tym nie wiem nic. Tutaj też, właśnie tutaj jest ten Neron. My już od niego zlecenia mieliśmy. Tu jest jakaś lasencja. Zwykła banitka. Już wychodzę. Możesz? Nareszcie. Nawet nie waż się tego powtórzyć. Dobra, laska. No i co? I oblazłam właśnie cały krater. Dobra, czyli raczej już żadnego zadania tutaj nie będzie. Chociaż wydawało mi się, że jeszcze tutaj w tej stronie może być jakieś zadanie. Ale byłam tam i raczej nic nie było. Jeżeli byście wiedzieli o jakimś zadaniu jeszcze, to dajcie mi znać. I wydaje mi się, że my sobie zakończymy w tym momencie. Jeszcze ewentualnie moglibyśmy się udać do bastionu. Mam też punkty nauki do rozdysponowania. Dalej dążymy, żeby założyć nóż do masła, więc dajemy sobie w siłę tyle, ile mogę atrybutów. Mamy jeden punkt umiejętności. Moglibyśmy go przeznaczyć na przykład... O, za niego będę mogła się walki wręcz nauczyć na wyższym poziomie. Moglibyśmy pójść sobie na przykład w... O, wiem w co. Żeby te kamienie. Tylko, że musimy się nauczyć twórcy broni. Kto mnie tego nauczy? Okej, w bastionie mamy kogoś, więc chodźmy. I przy okazji sobie też odpalimy paliwo do palnika w bastionie. Czy to się dobrze... Tak, to się tutaj wchodziło. I do plecaka odrzutowego była... Był stolik gdzie? Już nie pamiętam, nie?
Fajną mam pamięć, że nie wiem, co gdzie jest w domu. Super. Tutaj nic nie będziemy dawać na razie, ale paliwo. Wrzucimy sobie całe. Nic nas to nawet nie kosztuje, więc... Dobra, całe paliwo? Tak, całe już wrzuciłam. W porządku. I chodźmy do naszego nauczyciela. Hop. Wow, 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 wow. Łuk. Dobra, fajnie. Kto mnie uczy? Tutaj gościu? Smith. Dobra, twórca broni mi jest potrzebny, żeby się nauczyć tego. Nie mam punktu umiejętności. Jakim cudem? Nie, no nie mam, faktycznie. Dobra, to na razie dupa, blada. No tak, bo się chyba hakowania od razu nauczyłam po tym. To wiecie co? Ewentualnie moglibyśmy... tutaj jeszcze coś popracować z naszymi towarzyszami. Jest też jeszcze jeden towarzysz, jest też Nyra do zgarnięcia. Pomoc techniczna. Tak, więc musimy jeszcze Nyrę zwerbować. Wspólne dążenia, twarde negocjacje, przygotowania w bastionie, podżegacze do wyeliminowania. No mamy jeszcze co robić, powiem wprost. Dobra, to na razie odznaczymy. Atrybut mam jeden, ale i tak nie wydam w nic. Dobra, to wiecie co? Wydaje mi się, że sobie zakończymy na tym odcinek. Ale wydaje mi się, że w kolejnym dołączymy do frakcji, żeby z tym już nie zwlekać. I potem się będziemy zajmować jeszcze innymi rzeczami. Takimi jak na przykład, no wiecie co? Właśnie ci podżegacze jacyś, zadania dla towarzyszy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dobrze, więc jeżeli Wam się podobało, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!